chodzi o Tomka, to na pewno ten potencjał w nim drzemie jeszcze bardzo duży. Jest to artysta młody, ale bardzo odważny, porywający się na przedsięwzięcia, które no, nie jeden z takich młodych twórców by raczej odpuścił, czyli bierze udział w konkursach rzeźbiarskich, grafiki, na których też zdobywa wyróżnienia i nagrody. No i oczywiście ma za sobą też dwie poważne realizacje. Jeden to jest pomnik Piłsudskiego w Gdańsku i drugi w Przemyślu pomnik Jana Pawła II. Jak widać... No, ocena, trzeba najpierw zobaczyć pomnik, żeby ocenić. Jak słychać, będzie po pracach. Tomek właściwie nie ma żadnych problemów, jeśli chodzi o rzemiosło rzeźbiarskie. Świetnie się w tym porusza, ale z tego, co wiem, to jeżeli coś wychodzi zbyt łatwo, to trzeba myśleć o czymś jeszcze może innym. Myślę, że na pewno jeszcze zobaczymy Tomka w innych odsłonach, że po pewnym czasie się być może pojawią